Karta Atlantycka, Atlantic Charter, to amerykańsko-brytyjska deklaracja określająca zasady ładu pokojowego po II wojnie światowej, ogłoszona 14 sierpnia 1941 roku. Asygnowana przez prezydenta USA, Franklina Delano Roosevelta, i premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, na pokładzie okrętu HMS Prince of Wales, kotwiczącego u wybrzeży Nowej Fundlandii na Oceanie Atlantyckim, stąd jej nazwa. Określała ona cele wojenne obu mocarstw i zasady, na jakich zamierzały ukształtować powojenny ład światowy, między innymi rezygnacja z podbojów i aneksji, respektowanie prawa narodów do suwerenności i swobodnego wyboru formy ustroju, do rozwoju gospodarczego i życia w pokoju po pokonaniu tyranii faszystowskiej, uznanie wolności mórz i oceanów, rozbrojenie państw agresorów i wyrzeczenie się stosowania siły w stosunkach międzynarodowych. Zdecydowanie eksponowała zasadę pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, wyrażała nadzieję na ustanowienie po ostatecznym zniszczeniu tyranii nazistowskiej trwałego pokoju. Wspominała o potrzebie zaprowadzenia w przyszłości stałego systemu bezpieczeństwa na szerszą skalę. 24 września 1941 roku na konferencji międzynarodowej w Londynie, Kartę Atlantycką podpisali członkowie koalicji antyhitlerowskiej, to jest między innymi ZSRR, Australii, emigracyjne rządy Polski, Francji, Belgii, Czechosłowacji, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Grecji, Jugosławii oraz przez Dominia, Indie Brytyjskie, Kanadę, Związek Południowej Afryki. Do karty odwoływały się Deklaracja Narodów Zjednoczonych i Traktat Brytyjsko-Radziecki z 1942 roku. Niektóre zapisy karty, 1, 2, 3, 4 i 8, nigdy nie zostały przez sprzymierzonych zrealizowane. Mianowicie, nie nastąpiło po wojnie deklarowane rozbrojenie bądź ograniczenie zbrojeń. Doszło też do licznych interwencji zbrojnych.